Widzew grał dynamicznie, zwyciężył, a mecz był ciekawym widowiskiem. Obydwie drużyny zagrały ofensywnie i po meczu chyba nikt by nie był zdziwiony hokejowym wynikiem. Dogodne sytuacje wykorzystali tylko piłkarze gospodarzy. Do przerwy Millera pokonali Markowie, Citko i Koniarek. W drugiej części znów na listę strzelców wpisywali się zdobywcy bramek z pierwszych 45 minut. Dołączył do nich tylko Zbigniew Wyciszkiewicz. Właśnie po strzale głową pomocnika Widzewa w 51 minucie było 3-0. Czwarta bramka padła po podaniu Michalczuka i walce o piłkę Sylwestra Szkudlarka i Marka Koniarka. Zapisano ją na konto łódzkiego supersnajpera. Wynik spotkania ustalił w 80 minucie Marek Citko. Rezultat meczu mógł być jednak zupełnie inny. Wybraliśmy tylko niektóre te najlepsze sytuacje, po których mogły, a właściwie powinny paść bramki. W pierwszej połowie gole dla Widzewiaków mogły jeszcze paść po strzałach Piotra Szarpaka i Marka Koniarka. Blisko szczęścia byli również goście. Celnie na bramkę Widzewa strzelał najpierw Krzysztof Kukulski, a tuż przed przerwą Jacek Berenstein. W obydwu sytuacjach bez zarzutu zachował się nasz reprezentacyjny bramkarz Andrzej Woźniak.